Witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studia Karolina. Dzisiaj moim gościem pani Małgosia Siedlecka. Witam serdecznie pani Małgosiu, przyciszę to. Pani Małgosiu, jest tutaj pani u mnie, ponieważ jest pani mamą Oli Pędziak, o której ostatnio dużo się widzi i czyta w internecie. Powiem szczerze, że dużo znajomych nie moich, jest w gronie tych dobrych aniołów, które postanowiły pomóc Oli zebrać środki. Właśnie zaraz się przekonamy, na co trzeba zebrać środki, na co chora jest Ola. Chciałabym, żeby pani zaczęła od samego początku, bo być może ktoś nie słyszał o historii Oli. Ola jest malutka, z tego co wiem, i potrzebuje bardzo dużo pomocy, dlatego zapraszam do mówienia. Tak, to się zgadza. Ona ma bardzo dużo osób, które dobrze jej życzą. Bardzo, bardzo wiele. We Wrocławku i nie tylko. Olunią urodziła się w lutym zeszłego roku. Wszystko było pięknie. Pięknie się rozwijała przez pierwsze 3 miesiące. Nie wiedzieliśmy, że tak naprawdę w środku ma potwora. Tak? W kwietniu pani pediatra wykryła wgus nadnerczu z wieloma zmianami nowotworowymi jeszcze w wątrobie. Tak, bo następnego dnia zgłosiliśmy się. A jakie objawy były, że pani doktor wykryła? Co było podstawą do wykrycia tego? Podstawą, że uważała, że jest blada. I żółtaczka. Uważała, że cały czas gdzieś nie ma takiej cery, jakiej powinno mieć dziecko w tym wieku. Tak? To nie było, teraz mówię, to nie była żółtaczka taka, jak była żółta, że to każdy by to widział, tak? Ale to była żółtaczka piaskowa, jeżeli się nie mylę. I to naprawdę, to trzeba mieć już doświadczenie i to pediatra potrafiła, nasza pani doktor, zauważyć, że jednak ta cera jest inna niż powinna być w tym wieku. To była podstawą do wykonania USG jamy brzusznej. Nie zapomnę tego, to badanie trwało 20 minut w ciszy, cały czas jakieś mierzenie. Po czym pani pediatra się zapytała, czy ona miała wykonywane USG po narodzinach, tak? Powiedziałam, że nie. No tutaj to był błąd. Może wtedy już by się dało wykryć, bo to jest taki typ nowotworów, gdzie już dziecko się po prostu rodzi. Czyli ona się z tym urodziła, tak? Ona się po prostu z tym urodziła, tak. Bo nowotwór, z którym walczymy, to jest neuroblastoma. To jest znaczy nerwiak zarodkowy. Czyli on już tutaj jest tworzony. Z zarodkiem, tak. To jest prawda, tak. I tutaj walczymy. Ona miała to, tak, jak się urodziła, więc może jakbyśmy wykryli to wcześniej, to by się tylko skończyło operacją wycięcia, ponieważ do pierwszego miesiąca życia wyłącznie jest stosowana operacja, a później jest obserwacja. U nas jest inna kwestia. U nas jest kwestia niestety NMYK-a. NMYK to jest badanie guza, który jest wycięty, i badają, jaka jest złośliwość tego guza. 90% dzieciaczków ma NMYK ujemny. To oznacza, że ta wersja guza jest łatwa do leczenia. My mamy NMYK dodatni, czyli jesteśmy w tych 10% maluszków, co niestety ma wersję chemioodporną. U nas jest ten sukces, że ten guz się udało usunąć w całości. Czyli to wszystko, co miała na nadnerczach, usunięto, tak? Zostało usunięte poprzez operację 4 maja. To czyli ile miała wtedy miesięcy? Jak ona 2 miesiące? Następnego dnia, po dniu, kiedy jest leżała na jamie, kończyła 3 miesiące. W dniu operacji brakowało jednego dnia do 3 miesięcy. Czyli bardzo malutkie bardzo dziecko. Bardzo malutkie. No i podjęto decyzję, że ze względu na to, że jest NMYK dodatni, ona dostała najcięższy protokół, jaki można było dostać w tej chorobie, Kojak, czyli 8 chemii, radioterapia, megachemia i immunoterapia. Tylko u nas miało, ze względu na wiek Oli i miejsce przyrzutów, ten protokół wyglądać trochę inaczej. Tak. Co to znaczy? Od samego początku mówiono, że Ola nie kwalifikuje się na radioterapię w Polsce, tak? Ze względu na wiek, że do 2 roku życia nie wykonuje się radioterapii. Po czym później się okazało, że Ola jest obecnie po radioterapii, ale to tylko dzięki temu, że przerzuty, które się znajdowały w wątrobie, one wchłonęły się, tak? I dzięki temu radioterapia była wykonywana, naświetlenia na miejsce, gdzie był guz pierwotny, czyli w nadnerczu. To tylko dlatego, że mówię, jest NMYK dodatni
i żeby zapobiec wznowie, była wykonywana radioterapia. Tak? Czyli to był jedyny warunek, z jakim zrobili tak małemu dziecku radioterapię. Tak, tak, ale podjęliśmy się nie w Polsce, tylko za granicą, ponieważ gdzieś ta radioterapia tak naprawdę to ona zadecydowała, że nie kontynuujemy leczenia w Polsce, tylko w tym momencie za granicą. Jesteś tak, na co dzień Ola leczy się w Barcelonie. Teraz ze względu na to, że dobrze zniosła czwarty cykl immunoterapii, dostaliśmy zgodę na dwutygodniowy pobyt w Polsce, pierwszy raz po 4 miesiącach. Dlatego jesteśmy od wczoraj tutaj we Wrocławku, więc bardzo się cieszymy, że Ola może w końcu trochę inną rzeczywistość zobaczyć niż tylko szpital, salę z innymi dziećmi. Ale tak, to się zaczęło, że w Polsce Ola, cały czas nam mówiono, że Ola nie będzie miała tej radioterapii. Jak nagle dowiaduje się przez dosłowny przypadek, że państwa córka, no zadecydowaliśmy, że jednak będzie miała radioterapię, to postanowiłam to skonsultować. I dlatego gdzieś inni lekarze powiedzieli, że nie powinniśmy się zgadzać na autoprzeszczep, na który Ola była szykowana. W Polsce. W Polsce. Dlatego niestety brak autoprzeszczepu w Polsce dyskwalifikuje Olę w kolejnych krokach leczenia u nas. Czyli jakbyście tutaj, skoro zrezygnowaliście z tego autoprzeszczepu, to procedury onkologiczne dalsze są dla Was zamknięte, tak, rozumiem, tak? Zgadza się. A czym to jest spowodowane? Takie są procedury? Takie są wymysły? Procedury, tak, takie są procedury, że Ola zostałaby zdyskwalifikowana w kolejnych krokach, czyli immunoterapia. Immunoterapia jest najważniejszym jak dla nas krokiem w tym momencie, ponieważ immunoterapia to zabija resztki, które są w organizmie, tak? To jest taka terapia resztkowa. To są podawane przeciwciała, które mają niszczyć jakichś pozostałości, które chemia, którą Ola dostała, nie wszystko po prostu zostało zabite, to immunoterapia ma pozabijać te resztki, które gdzieś w jej organizmie są, tak? I dzięki temu Oli rokowania bardzo dużo wzrastają, o 20%, tak? To jest bardzo dużo, bo dawali nam 40% od samego początku, dzięki immunoterapii te rokowania wzrosną do 60%, tak? Dobrze, a kiedy się zdecydowaliście, jakie głosy wpłynęły na Was, żeby jednak nie robić tego autoprzeszczepu w Polsce? Wiek Oli, to jest miesięczna izolatka, tak? To jest to, że ja bym z Olą spędziła miesiąc w zamkniętym pomieszczeniu, tylko we dwie. Dezynfekcja wszystkiego, tak? Ja tam bym musiała być w całym stroju przy niej. Dosłownie sterylizacja w sztuce, wszystko plastikowe, nic nie można wnosić brudnego, ponieważ Ola dostałaby mega chemię, czyli tą najmocniejszą, która niszczy szpik, tak? I po 5 dni taki wlew, jeżeli dobrze pamiętam, trwa, to po tych 5 dniach byłby autoprzeszczep, czyli najpierw Oli pobierali szpik przez 3 godziny i później ten szpik Oli by wstrzyknęli w jej organizm. Już po tej chemii. Po tej chemii, która zabiłaby wszystko, tak, w jej organizmie. Więc Ola wtedy miałaby 7-8 miesięcy, kiedy miałaby podaną mega chemię. Tak? Baliśmy się, nie podjęliśmy tego kroku. Ola była bardzo, bardzo malutka. Szpik wszystko miała czyste, tak? Ale tak naprawdę już szykowaliśmy się do tego kroku. Trzykrotnie ten zabieg został przesunięty przez szpital, który miał wykonywać ten autoprzeszczep, bo to się jedna taka placówka, dwie placówki w Polsce się zajmują. Które? To akurat mieliśmy być w WUM w Warszawie. Jeszcze zajmuje się Kraków. O tym Krakowie słyszałam, no. Dlatego w WUM już byliśmy szykowani, ale tak, trzykrotnie przesunięte. I za tym trzecim razem przez przypadek się dowiedziałam, że Ola się jeszcze kwalifikuje na radioterapię, gdzie wcześniej mówiono, że nie, i to jeszcze tak dowiedzieliśmy się na korytarzu, zaczepiając panią doktor. I tak naprawdę to zdecydowało, że no coś, już jest jakaś decyzja podejmowana gdzieś za naszymi plecami, jednak żeby trzeba gdzieś to po prostu skonsultować. Tak. I ta konsultacja była dosłownie w ciągu 24 godzin i nas przekonano, żeby w jej wieku jednak ten autoprzeszczep na razie nie brać tego pod uwagę, tylko radioterapia, tak, bo radioterapia jest punktowa,
w to miejsce, gdzie miała ten guz. No immunoterapia to jest w ogóle bez dwóch zdań, musi po prostu to przejść, ze względu na ten NMYK dodatni. Tak. Okej, okay, no dobrze, no to czemu Hiszpania? Czemu w Polsce tej radioterapii nie zrobiliście? Tutaj by nie zrobili tej radioterapii? Zrobiliby, tak, tylko mówię, straciliśmy zaufanie w pewnym momencie. Nagle przez wszystkie miesiące leczenia, od kwietnia do września lekarze mówią, tak, kończymy chemię, 9 cykli i na pewno nie będziecie mieć radioterapii, bo ola jest za mała. I tak się spotyka z lekarzem, kilkukrotnie lekarz powtarza, że nie, radioterapia jest za mała, w to miejsce się nie robi, w to miejsce się nie robi. I nagle się zaczepia, ale panią doktor na korytarzu, a pani doktor mówi, no dzisiaj rozmawiałam, będziecie mieć radioterapię. Dosłownie tak to wyglądało. Człowiek gdzieś w pewnym momencie zaczął tracić to zaufanie, tak? A znam przypadki, które leżały obok nas, tak, w sale, gdzie dzieci były w bardzo złym stanie. Nie dawali żadnych szans, tak, na wyratowanie. Tego już leżało w izolatkach, gdzie po przetransportowaniu do tego szpitala, w którym obecnie się leczymy, dzieci kończą leczenie i są w bardzo dobrym stanie. Tak. Jeden chłopczyk 2 tygodnie temu zakończył w Hiszpanii leczenie, a w Warszawie leżał obok mnie w sali, gdzie nie dawali mu szans. Tak. Jest wiele takich przypadków. Barcelona to jest ostateczność. To jest ostateczność wśród rodziców, gdzie już tutaj w Polsce powiedzieli, że nie ma szans albo jest bardzo ciężko, to rodzice decydują się na leczenie. W Barcelonie tam jest indywidualne podejście lekarzy. Tam nie ma czegoś takiego jak protokół, że bez względu na wiek i stan dziecka u nas jest wszystko podejmowane. Jest chore na to, no to trzeba robić protokół. Zastosować taką procedurę. Tą samą procedurę dla wszystkich. A tam się patrzą na stan dziecka. Stan jest taki dziecka, no to trzeba inaczej podejść, tak? Można ominąć to, ale trzeba podać co innego. I tak naprawdę to zadecydowało. Bardzo mieli też bardzo dobrą opinię na temat radioterapii. No, u nas w Polsce miał styczność z rodzicami, z dziećmi, gdzie różne były efekty po radioterapii. Dlatego to wszystko gdzieś spowodowało, że to Hiszpania. Ale powiem szczerze, pierwszy raz słyszę o Hiszpanii jako destynacji leczenia nowotworów u dzieci. To jest, ta Hiszpania to od dawna tak występuje? Raczej Niemcy się słyszy, tak? Tak, Niemcy, zgadza się, od 2 lat. Jest tam ponad 20 rodzin z Polski od 2 lat. Jest naprawdę nas tam bardzo dużo. Coś o tym świadczy, rodzice są bardzo zadowoleni z tego, jak i dzieci funkcjonują. Tam jeszcze jest taki model, że dziecko nie leży w szpitalu 24/24, tylko ma być w domu, ma przebywać z rodzicami i po prostu przychodzi na oddział dzienny, gdzie jest na przykład właśnie podawana immunoterapia, wlew tych przeciwciał, tak, czy chemia, i potem jest obserwacja, jeżeli wszystko jest w porządku, dziecko jest wypuszczane do domu. Czyli takie bardziej normalne, tak, aniżeli tak. Dołowanie, powodowanie jakichś stanów takich lękowych pewnie u dzieci tym pobytem w tym szpitalu, tak? Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj dziecko ma przebywać z bliskimi, ma się dobrze czuć. Dzięki temu też dzieci szybciej jakby dochodzą do siebie po tych wszystkich jakby etapach leczenia, tak? Okej. Okay. Teraz jesteście na 2-tygodniowej przerwie. Jak Ola się czuje w ogóle? Ola czuje się dobrze. Na szczęście nie mieliśmy praktycznie powikłań po 4 wlewie przeciwciał. Dzięki temu jesteśmy tutaj. Oczywiście jesteśmy w kontakcie cały czas z Barceloną, ponieważ pytają się, w jaki jest stan, tak? Bo podjęliśmy taką decyzję, że tutaj przylatujemy. Muszę powiedzieć, że tak naprawdę jak ktoś pierwszy raz widzi, to się zastanawia, że czy ona naprawdę jest chora, że tyle przeszła. No bardzo dużo przeszła, tak? Tutaj teraz jest wszystko dobrze, tylko lekarze nas jednak ostrzegają, że te efekty dopiero będą widoczne za parę lat, tak? Ponieważ naświetlenia, które miała, tak, może powodować skoliozę, tak? Ponieważ jedna część kręgów była naświetlana, druga była mniej, różna, tak? Cukrzyca. No skutki uboczne. Skutki uboczne, które oni mówią wprost, teraz nie będą widoczne. One będą widoczne, kiedy ona będzie rosła. Kiedy ona będzie rosła, to wtedy będziemy widzieć, czy jakieś skutki uboczne, ta radioterapia, to leczenie spowodowało. Pani mi powie, czyli za 2 tygodnie wylatujecie znowu do Hiszpanii i tam będzie co, 5. wlew? Tak. 5. wlew. Będzie 5. wlew, badania kontrolne. Po 5. cyklu, czyli MIBG kości, czyli szpik, tak, tomograf.
i tak naprawdę jak będzie wszystko dobrze, to Ola będzie w remisji, później nas będą czekały kontrole raz na kwartał, później raz na pół roku i później raz na rok. Dobrze. Pani Małgosiu, mam takie pytanie. Wiem, że tak jak powiedziałam na początku, macie dużo aniołów wspierających, między innymi Bartka Nowakowskiego i Adę, moją koleżankę redakcyjną, Adę Nowacką. I część z tych osób się w ogóle odezwała do mnie z prośbą o nagłośnienie sprawy, bo potrzebujecie środków finansowych. Teraz na co zbieracie te środki? Ja wiem, że na Olę, tylko jakbyśmy mogli przybliżyć, na co dokładnie jest ta zbiórka. Tak, powiem tak, we wrześniu zaczęliśmy zbiórkę zeszłego roku. Już tutaj nagłaśniałam we Wrocławku z prośbą o środki na szczepionkę. Jednak ze względu na to, że zmieniliśmy trochę tryb leczenia, miejsce leczenia, tak, z Polski na zagranicę, musieliśmy zmienić ten cel naszej zbiórki i obecnie zbieramy na leczenie w Barcelonie. Kończymy w marcu, mamy mało czasu. Na koncie... Kończycie zbiórkę w marcu czy leczenie? Leczenie i też będziemy musieli opłacić leczenie, tak, w marcu. Mamy 700 tysięcy niecałe na koncie zbiórki, się pomaga, tak, ponieważ one będą wspierać na się pomaga oraz na Fundacji Kawałek Nieba. A się pomaga jest napisane, co można, jak się wejdzie na się pomaga, to jak można znaleźć Olę, wpisać Ola Pędziak? Tak, Olunia Pędziak, się pomaga i, tak, i wyskoczy w wyszukiwarce i zbiórka, tak. Okej, dobrze, a na ile potrzebujecie środków? Powiem tak, transze, na szczęście jest możliwość, płacimy w transzach, tak? Tylko te transze są bardzo często, co dwa tygodnie. I taka transza nie jest niestety mała i potrzebujemy środki na marzec, tak? Ponieważ udało nam się dzięki tym aniołom, których tutaj wspominaliśmy, uzbierać środki na luty. Jednak już od marca nam brakuje środków na pozostałą część Oli leczenia, która, mówię, jest tutaj do końca marca i zbieramy. Włączył się też w tą całą akcję Tatromania, który nam niesamowicie pomógł, który jak usłyszał historię, postanowił, że też wesprze nas i zrobił to coś zrobił niesamowitego dla nas w tym momencie, gdzie brakowało nam środków na czwarty wlew i tak naprawdę groziło nam gdzieś trzymanie tego wlewu, gdzie dla nas jest przesunięcie każdy tydzień w lewo, jest coś naprawdę niedobrego dla Oli, tak? Jest to niebezpieczne, dlatego tutaj nagłośniliśmy tą sprawę dość głośno. No i teraz kolejny, piąty wlew przed nami, też musimy zabrać środki na ten piąty wlew. Ile potrzebujecie? Na pilnie potrzebujemy 200 tysięcy, tak, żeby opłacić im jakby ten ostatni wlew przeciwciał, tak, i to się niestety wiąże z taką kwotą. 200 tysięcy to jest sam wlew tych trzech przeciwciał, to niestety tyle kosztuje te przeciwciała, które to jest bardzo mała zawartość, ale bardzo kosztowna zawartość, tak. I w marcu, kończąc leczenie, dowiemy się, ile nas wyniosły Oli powikłania, ponieważ były powikłania, było bardzo dużo powikłań w styczniu tego roku. Ponieważ Ola miała bakterię bardzo groźną w sobie, postanowili lekarze o usunięcie dojścia centralnego, którym Ola ma, to jest port. Został usunięty, ponieważ okazało się, że w tym porcie była bakteria. Musieliśmy leżeć przez dwa tygodnie w szpitalu, niecałe, tak naprawdę 12 dni. Ola przyjmowała przez 2,5 tygodnia antybiotyki. Więc naprawdę początek roku dla nas był bardzo, bardzo ciężki. Na szczęście Ola z tego wyszła, został założony nowy port, badania krwi wykazały, że pozbyliśmy się bakterii z organizmu. Walczyliśmy przy okazji też tej bakterii z zapaleniem płuc. Na szczęście też RTG, które było wykonane półtora tygodnia temu, wykazało, że wszystko jest czyste i Ola, tak jakby można powiedzieć, jest w remisji i te wszystkie skutki uboczne, które gdzieś są powiązane z leczeniem, z tymi wlewami, ustąpiły, tak? Ponieważ drugi wlew był chyba najgorszy w naszym przypadku, ponieważ Ola miała wszystkie efekty uboczne jednego lekarstwa, dosłownie wszystkie.
też nas zatrzymano do szpitala, opuchlizna cała, nawet jest zdjęcie na Oli stronie, była cała opuchnięta. Spadek saturacji, cały czas 24/24 tlen podawany. Naprawdę no, było tych sytuacji bardzo dużo. Tylko zobaczymy, ile te powikłania nas wyniosą. Te powikłania są uwzględnione, tak, na się pomaga w tym kosztorysie, dlatego na razie zbieramy na kolejny wlew, to jest 200 tysięcy, a później będziemy wiedzieć, ile jeszcze nam wyjdzie kolejna transza Oli, ale to musimy poznać jakby wycenę tych wszystkich powikłań, które Ola miała przez te 5 miesięcy za chwilę będzie leczenia w Barcelonie. Ogromne koszty, drodzy Państwo, więc jeżeli macie jakieś parę złotych i chcielibyście wpłacić, to szukamy Oli Pędziak na się pomaga i na fundacja Kawałek Nieba. I fundacja Kawałek Nieba, można tam wpłacać. Jest też grupa na Facebooku, gdzie są licytacje, tak. Jak się nazywa Pani Małgosiu ta grupa? Tak, też jest grupa dla Oluni Pędziak i mamy też fanpage, też Olunia Pędziak. Bez problemu powinno się znaleźć, tak? Mamy fanpage i grupa są tylko i wyłącznie licytacje prowadzone dla Oli, a na fanpage'u są informacje, co u Oli słychać. Okej. Okay. Więc jeżeli macie ochotę posłuchać, co u Oluni Pędziak, wpłacić trochę pieniędzy, to jak najbardziej Was zapraszam na stronę. Słuchajcie, małe dziecko, a tak już mocno doświadczone problemami zdrowotnymi, wesprzyjmy każdą złotówką, bo jak wiecie, 200 tysięcy do końca marca rodzice muszą uzbierać, a później kolejne środki na powikłania. Pani Małgosiu, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Mama Oli Pędziak, Małgosia u mnie w studio. Drodzy Państwo, mobilizujmy się, bo brakuje pieniążków. Ja bardzo serdecznie zapraszam, chociażby jeżeli nie możecie wpłacić, a macie coś, co możecie przekazać na licytację, to też odezwijcie się do tej grupy licytacyjnej. Tak też pomożecie, nawet jeżeli nie macie środków finansowych, żeby przekazać, ale można przekazać jakieś środki, jakieś przedmioty na licytację. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo Pani Małgosiu. Dziękuję.